Hej, to ja, Iza, wyłaniam się z tłumu ludzi, pośród których każdy ma swoją historię, a moja właśnie zaczęła się na nowo w Rzymie. Ale zacznijmy od początku. Jest kolejny dzień, ja właśnie próbuję wszystko zapakować do walizki, jeszcze się ostatnie rzeczy suszą. I słuchajcie, jedna z was poleciła mi takie worki próżniowe, pobiegłam do Rossmana i będę próbowała zaraz wpychać w nie swetry i zobaczymy jak to wyjdzie, nigdy tego nie używałam, już mam tutaj odkurzacz. Czy ja to wszystko domknę, bo jeszcze mam tutaj miejsce i tutaj mam trochę miejsca. Damy radę, a już niedużo zostało. Dostałam się na Rasmusa, spakowałam wszystko, co posiadam w dwie walizki. Poprosiłam mojego tatę, żeby ze mną poleciał, bo bałam się sama lecieć samolotem, o tym zaraz. I przeniosłam całe swoje życie w całkiem nowe miejsce. Trochę boję się latać sama, bo jestem bardzo wrażliwa na zmiany ciśnienia i wielokrotnie w samolotach po prostu zwijałam się z bólu. I tak było też tym razem. Miałam lecieć sama, ale stwierdziłam, że poproszę albo moją przyjaciółkę, albo mojego tatę. I bardzo dobrze zrobiłam, bo mimo, że w samolocie było ok, to jak dolecieliśmy, złapała mnie taka migrena, że absolutnie nie byłabym w stanie sama dotrzeć do hotelu i gdyby nie pomoc mojej rodziny i taty, który był na miejscu, nie wiem, jakbym sobie dała radę. Dobra, ale posypmy teraz trochę pozytywami. To już trzeci raz, kiedy wyprowadzam się z rodzinnego domu, ale pierwszy raz jest to tak daleko. Jestem w tym momencie dokładnie 1755 km od domu. Nigdy nie mieszkałam poza granicami Polski. I czuję, że tak samo jak mieszkałam 4 miesiące w Krakowie, teraz będę 4 miesiące w Rzymie. Będzie to moment mojego dojrzewania. Tak jak śpiewała Kaśka Suchocka. Samotnie z daleka najlepiej dojrzewam. I mam nadzieję, że wszystkie vlogi, które pokażę wam w przeciągu kilku kolejnych miesięcy, będą dokładnie odzwierciedleniem tych słów piosenki. Moglibyśmy nazwać to adulting vlogs, czyli właśnie moment. Wydaje mi się, że tak jak w Krakowie zdobyłam bardzo dużo dojrzałości, tak tutaj w Rzymie nauczę się dużo, dużo więcej i o świecie, i o sobie. Wyprowadzka do innego kraju pozwala odkryć nowe smaki, poznać ludzi, którzy z jednej strony są do nas bardzo podobni, a z drugiej różnice kulturowe sprawiają, że po prostu się od nas różnią. Pozwala poznać siebie, swoje granice, preferencje, swoje lęki i to, co nam się podoba. I przede wszystkim otwiera nas na świat, na to, co nowe, jeszcze przez nas niepoznane. I nawet jeżeli wszyscy nasi znajomi byli już w tym miejscu, to warto jest zobaczyć coś na własne oczy i popełniać swoje błędy, bo na pewno takie się pojawią. Trzeba się tylko nauczyć je akceptować. My na przykład z tatą wybraliśmy beznadziejne miejsce na kilka dni mieszkania przed przeprowadzką do mojego mieszkania docelowego już w środku Rzymu. Jest kolejny dzień. Okazało się, że nasza lokalizacja jest do kitu, bo mieszkamy w Fiumicino jakoś tak, obok... No, coś Mincino. No i to nie jest ani blisko lotniska, tak jak myśleliśmy, że będzie. Jest mega daleko do miasta, więc teraz idziemy 1,5 godziny do Osty i stamtąd bierzemy train do centrum. Nie 1,5 godziny, godzina i 10 minut. Godzinę 10 minut. No, gdzie 1,5? Idziemy w każdym razie. A, to idziemy, bo samochody jadą, to idźmy. I tak przez te kilka pierwszych dni dojeżdżaliśmy te 1,5 godziny z Osti do Rzymu. Zwiedzaliśmy i wracaliśmy potem. Mieliśmy mnóstwo przygód po drodze. Raz była burza, ratowała nas właśnie taka Włoszka, która pochodziła z Madagaskaru. Podwiozła nas pod sam hotel i naprawdę doświadczyliśmy takiego ciepła i pomocy ludzi. Za to właśnie kocham podróżowanie, że jak człowiek jest naprawdę w potrzebie, to może doświadczyć pomocy drugiego człowieka w największym możliwym poziomie. Szukanie mieszkania było trudne, najgorsza była niepewność. Zewsząd docierały do mnie wiadomości, że kolejne osoby wracają do Polski, bo nie znalazły mieszkania i nie będą zaczynać w ogóle Erasmusa. Ja do ostatniej chwili nie byłam pewna mojego mieszkania, bo
dokładnie tydzień przed moim wyjazdem zostałam wystawiona przez panią, z którą się umówiłam. Całe szczęście bardzo szybko udało mi się znaleźć kolejne mieszkanie i ono okazało się być super. Mam super współlokatorkę, super lokalizację. Jutro, w niedzielę, jedziemy do mojego mieszkania, w którym będę mieszkać przez następne 3 miesiące, bo mam umowę do końca grudnia. Jestem bardzo ciekawa, jak to będzie wyglądało. Ale póki co jestem naprawdę zachwycona, że uważam, że to jest super miejsce na razie. Jedziemy do mieszkania. Biegliśmy tutaj, okazało się, że za autobus jest za 20 minut. Come on in. Słuchajcie, zapraszamy do mojego rzymskiego mieszkania. Zrobimy malutki house tour, apartment tour, ale tak właściwie room tour. Chciałam wam pokazać, jak to wygląda i przy okazji poopowiadać o tym, jak się szukało mieszkania w Rzymie, ile to kosztuje i jak to wszystko wygląda. Więc chodźcie. Powiem wam, że udało mi się znaleźć bardzo duży pokój. Naprawdę mam tu dużo przestrzeni. Jak mieszkałam przez pół roku w Krakowie, to miałam chyba z 4 razy mniej miejsca, bo tam mieściło się tylko jednoosobowe łóżko i szafa. Nie miałam nawet miejsca na biurko. A tutaj już widzę, że moim ulubionym miejscem będzie ten stolik. I ogólnie sytuacja wygląda tak, że znalazłam to mieszkanie przez koleżankę, której jeszcze nie poznam, bo dopiero dzisiaj wieczorem idę z nią na aperol, ale jestem i bardzo, bardzo wdzięczna i dziękuję. Jeżeli to kiedyś obejrzysz, to naprawdę bardzo dziękuję. I ogólnie mieszkanie szuka się tak, że szuka się na stronach internetowych, na Polacy w Rzymie, na Roma Apartments, czy Roma coś tam po włoskim, czy z polskiego. I bardzo łatwo jest trafić na kogoś, kto was po prostu oszuka. Wielu moich znajomych, czy ludzi, których teraz poznaję na Erasmusie, jest oszukiwanych. Właśnie mój jeden kolega ostatnio 550 euro po prostu włożył w mieszkanie, które okazało się tak beznadziejne, niechlujne i w ogóle niebezpieczne, bo nawet nie dostał klucza do drzwi, że musiał się tam zabrać po jednym dniu. No i 500 euro przeleciało. Więc historie są różne, a tutaj naprawdę poznałam już landlorda, to jest bardzo miły facet z Polski, więc był mega pomocny i mega miły, więc czuję się tutaj mega bezpiecznie. Po drugiej stronie mieszka ze mną współlokatorka Ola, z którą też się dzisiaj poznałam, też jest z Polski, więc jak na to, że nie mówię w ogóle po włosku, trafiła mi się idealna lokalizacja. No i słuchajcie, patrzcie, jak tutaj jest mega śmieszna ściana. W ogóle nie wiem, co się dzieje. To miejsce to w ogóle jest suterena, chyba to się nazywa? Z jego mieszkanie, które jest. Jak to się mówi? W piwnicy. O, dzięki. No dokładnie, to jest mieszkanie, które jest w piwnicy. Więc tak naprawdę ja mam tutaj okna, które wychodzą na ulicę. Możemy zrobić tutaj teraz zbliżenie na okna. I powiem wam, że właśnie Ola mówiła trochę, że przy dwóch oknach może być trochę głośno, bo w ogóle wieczorem jeździ tutaj śmieciara. Jeszcze kuchnię, więc kuchnia wygląda tak. Wait. Ok. No, słuchajcie, ogólnie wydaje mi się, że dużo takich małych smaczków, których ja na przykład w sensie nie spotkałam się z tym, właśnie okna wychodzące na beton. I słuchajcie, jak wygląda to cenowo? Więc ja będę płacić tutaj 420 euro miesięcznie. I w tej cenie jest już są wszystkie opłaty, czyli płacę 380 za pokój plus ile to wychodzi? 50, 40 euro, tak? 40 euro za opłaty za wodę, prąd i tak dalej. I myślę, że chciałabym się z wami już pożegnać i chyba do zobaczenia w następnym vlogu, bo obiecałam sobie, że w Rzymie będę vlogować i że będę odważna i że będę się tutaj, wiecie, dzielić i uczyć tego, jak to się robi i tak, więc do zobaczenia w następnym vlogu.